Za nami przedostatni tydzień zmagań sezonu wiosna 2013. Jedynie 5 dni meczowych pozostało do jego zakończenia, co oznacza ostateczne rozstrzygnięcia w poszczególnych ligach. Kilku medalistów, jak również i spadkowiczów jest już znanych. Niemniej przed nami jeszcze nie jedno spotkanie o życie, co zapowiada niezwykłe emocje w finałowych godzinach zmagań katowickiego Redboxa na wiosnę. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Liga Redbox Gra. Wciąż nie potrafi odnaleźć wysokiej formy z początku sezonu Hunger Boot. We wtorek wieczorem zespół Mariana Langnera co prawda pokonał Eurogames, ale tylko 4-2. Do przerwy wynik był bezbramkowy. Drogę do siatki rywala znalazł jako pierwszy dopiero wspomniany Langner, który po zmianie stron wykorzystał doskonałe podanie Marcina Grzywy. Grzywa zjawił się na Rapidzie dopiero w przerwie meczu i to on rozruszał partnerów ze swojej drużyny. Dwie minuty po golu Mariana na listę strzelców wpisał się jego syn Daniel. Po kolejnych czterech ponownie Marian Langner pokonał bramkarza rywali. Hunger Boot prowadząc 3-0 skupił się na obronie korzystnego rezultatu i pomimo małej nerwówki w końcówce meczu zdobył ostatecznie 3 punkty. Meczem o mistrzostwo Ekstraligi zostało okrzyknięte środowe starcie pomiędzy Autoradio a Ratuszem Katowice. Oba zespoły stawiły się na Rapidzie w optymalnych zestawieniach, nikt nie dopuszczał do siebie myśli o ewentualnej porażce. Pierwszy cios zadali zawodnicy Beniaminka, gdyż do siatki bramki bronionej przez Adriana Weissa trafił Marcin Ciepiela. Wyrównał chwilę później Paweł Pańta i do przerwy mieliśmy remis. Pierwszym kluczowym momentem tego meczu był rzut wolny dla Ratusza, który na bramkę zamienił Szymon Stok. Prowadzenie 2-1 spowodowało, że katowiczanie cofnęli się do defensywy, co było o tyle zrozumiałe, że nawet jeden zdobyty punkt w tym spotkaniu urządzał team Krzysztofa Pieczyńskiego. Los okazał się jednak przewrotny i nagrodził atakujących z pasją graczy Beniaminka. Najpierw rzut karny w 45 minucie na bramkę zamienił Łukasz Agiełło, a chwilę później zwycięską, jak się później okazało, bramkę zdobył Michał Włodarek, co zagwarantowało 3 punkty Beniaminkowi. Po raz kolejny w tym sezonie niebywałą ambicję i zaangażowanie popisali się zawodnicy Demetrix, którzy w czwartek wieczorem rywalizowali z reprezentantami SM Górnik Kokociniec. Gdy w drugiej odsłonie górnicy po bramkach Krzysztofa Urbacza oraz Mateusza Bladego wyszli na dwubramkowe prowadzenie, wydawało się, że nic nie odbierze im zwycięstwa. I zapewne tak by się ostatecznie stało, gdyby przeciwko im grał ktoś inny niż Demetrix. Zawodzianie, którzy zawsze walczą do końca, zdołali wyrwać faworytowi punkt, a dokonali tego trafiając do siatki Michała Woźnicy, Marcin Jarosz oraz Tomasz Cieślar.
Kluczowe w perspektywie złotych medali może okazać się spotkanie, w którym Autoradio pokonało 3-2 Ratusz Katowice. Jeżeli w ostatniej kolejce Tricolore Pizza nie urwie punktów liderowi, po złote medale sięgną zawodnicy Beniaminka. W dalszym ciągu nie wiadomo, jakie trzy ekipy opuszczą najwyższą klasę rozgrywkową. O wszystkim zadecydują najbliższe mecze Charleia, SWA i SM Silesii. W swoim ostatnim na wiosnę meczu w Redboxie spotkały się ze sobą Artcam oraz Finimondo. Pomimo bardzo dobrego początku i prowadzenia podopiecznych Artura Wojciechowskiego 3-0, ostatecznie po 3 oczka sięgają zamykający tabelę jedyna reprezentanci Finimondo. Jeszcze do przerwy zdołali oni wyrównać, by po zmianie stron przyjąć inicjatywę i w nieco lepszych humorach po wygranej 7-5 dograć ten zakończony degradacją sezon. Najskuteczniejszym graczem tego meczu okazał się Mateusz Kuśka, który trzykrotnie pokonał stojącego w bramce Artcamu Adriana Sosnę. Bardzo blisko Ekstraligi znajduje się Bonito Murcki. O drugie miejsce rywalizują Juloko i Browary Tyskie, które w bezpośrednim starciu rozwiążą sprawę awansu. Na dole tabeli ciągle walka o pozostanie w pierwszej lidze. Uniknięcie dwóch spadkowych miejsc bić się będą w ostatnim tygodniu Starsteam, Bobrek, Old Boys oraz Pap Szacu. Swoją dominację w drugoligowej grupie A potwierdził we wtorek Service Six Senses, który bez większych problemów rozprawił się z kolejnym rywalem, tym razem Cosmic FC. Co prawda po golu na 1-0 dla mistrzowskiego już teamu strzelonym przez Kamila Rudzika, Cosmic odpowiedział celnym trafieniem Pawła Gila, ale do końca spotkania piłkę z siatki wyciągał już tylko bramkarz Cosmic i mecz zakończył się dość wysokim zwycięstwem faworyta 8-1. Po pierwszej połowie pojedynku pomiędzy Euro Prestige a Aurolandem chyba nikt nie spodziewał się, że mecz ten przejdzie do historii jako jeden z najdramatyczniejszych sezonów wiosna 2013. 16 strzelonych po przerwie bramek, a także wręcz niesamowita w swojej dramaturgii końcówka, wszystko to działo się w czwartek wieczorem na boisku D. Wymiana ciosów zaczęła się tuż po wznowieniu gry po przerwie i trwała do ostatnich momentów gry. Szalona końcówka zaczęła się od bramki wyrównującej na 8-8 Krzysztofa Mazura w 47 minucie. Gol ten nie podłamał jednak zielonych, gdyż chwilę później ponownie na prowadzenie wyprowadził Aurolan Sebastian Jurow. Niestety, jak się później okazało, nie dane było Capucie i spółce cieszyć się ze zwycięstwa. Wyrównanie w ostatniej minucie ponownie Mazura, a na sekundy przed ostatnim gwizdkiem zwycięskie trafienie Arkadiusza Liguczyńskiego zapewniły 3 punkty po wygranej 10-9 zawodnikom Europrestu. Euro Prestige,
Atria oraz GLS powalczą między sobą w rundzie finałowej o dwa premiowane awansem do Ekstraligi miejsca. Poprzez trzeci walkover Dom Budu żadna drużyna tej grupy nie spada do drugiej ligi, co powoduje spokojne wakacje niegalaktycznym Sewitelowi i Holdemowi. Swoją dominację w drugoligowej grupie A potwierdził we wtorek Service Sixenses, który bez większych problemów rozprawił się z kolejnym rywalem, tym razem Cosmic FC. Co prawda po golu na 1-0 dla mistrzowskiego już teamu strzelonym przez Kamila Rudzika, Cosmic odpowiedział celnym trafieniem Pawła Gila, ale do końca spotkania piłkę z siatki wyciągał już tylko bramkarz Cosmic i mecz zakończył się dość wysokim zwycięstwem faworyta 8-1. Wysoką wygraną 17-4 z grającymi w piątkę graczami CK i Katowice zanotowali reprezentanci Orzapak Team. Było to już piąte zwycięstwo z rzędu tego zespołu, który niespodziewanie dołączył po beznadziejnym początku rozgrywek do ścisłej czołówki tabeli grupy A drugiej ligi. Najwięcej bramek strzelił w czwartek wieczorem najskuteczniejszy snajper swojej drużyny na wiosnę Daniel Piorun, który sześciokrotnie trafił do siatki CKi. Oprócz niego hat-trickiem popisali się Adam Orzechowski oraz Robert Parkitny, a dla rywala dwa gole zdobył Issam Benaya. Po pokonaniu seksualnych niebezpiecznych to eksperci kosztowy zapewnili sobie srebrne medale i tytuł wicemistrzowski w tej grupie. Brąz dla Never Surrender, a obejść się smakiem muszą S-Tuning i Poczta Polska, którzy zremisowali w bezpośrednim pojedynku 7-7. Ostatnie miejsce opuścił Śląsk, który grając bez zmian pewnie niespodziewanie obrał Gallusa. Ważne punkty stracił w środę wieczorem po remisie z Normą Katowice, walczący o medale w drugiej lidze grupie B zespół KTG Śląsk. Gdy jeszcze na 10 minut przed końcem właśnie Biali prowadzili 6-3, wydawało się, że nic nie odbierze faworytowi kompletu, jakże ważnych poprzez spłaszczenie czołówki tabeli punktów. Niestety gole Tomasza Sokołowskiego oraz Radosława Demarczyka doprowadziły do podziału punktów po remisie 7-7. Dla KTG najskuteczniejsi byli Paweł Kroker, hat-trick, oraz najlepszy strzelec tego zespołu na wiosnę, Maciej Danecki. Niezwykle wysokie wymagania postawili zawodnikom FC Intercity znajdujący się w dole tabeli 2B Katole. Gra w obronie faworyta powodowała przyspieszone bicie serca zastępującego nominalnego bramkarza Interu kapitana drużyny Macieja Czaplińskiego. Dopiero na przestrzeni 38 i 42 minuty Damian Klama do spółki z Wojciechem Mendlem trzema zdobytymi bramkami wprowadzili trochę spokoju w grze Interu i przełamali Katoli, wychodząc na prowadzenie 5-3. Końcówka ponownie była jednak bardzo nerwowa, gdyż gola kontaktowego zdobył Łukasz Woźniak.
lecz do remisu ostatecznie nie doszło i po ostatnie na wiosnę 3 punkty sięgają zawodnicy FC Intercity. Jedynie w piątkę starcie pozostanie w grze o medale w drugiej lidze grupie bez roku rozpoczęli zawodnicy SBL Team. Po kilku minutach składy się jednak wyrównały, gdyż na Rapid przybył lider ofensywy Spadkowicza z pierwszej ligi Marcel Wykręt. Od tego momentu inicjatywę pomimo prowadzenia roku 1-0 przejęli właśnie gracze SBL, którzy do przerwy prowadzili już 3-1. Po zmianie stron dość szybko podwyższyli oni na 5-1, dwa gole ustalające wynik meczu na 5-3 tracąc w końcówce spotkania. Porażka z SBL przekreśliła szansę na medale Rockwellowi. W walce o srebro i brąz liczą się już tylko wspomniany team Marka Wojtowicza, KTG oraz RR Projekt Manhattan. Ostatni mecz w sezonie wygrał Sajsow, a Sigma po szalonej końcówce i strzeleniu czterech ostatnich bramek w meczu z All Boys rozgrywki zakończyła zdobyciem jednego punktu.